Na początek spójrzmy na, na takie wyrażenie, czyli tutaj wiemy, że x wynosi minus 2y3, no więc podstawmy. Tutaj oczywiście między dwójką x w drugiej potędze a y mamy mnożenie, no to podstawiając mamy tak. 2 razy x, x wynosi minus 2 do potęgi drugiej razy y, czyli razy 3, następnie odjąć 3. Razy x, czyli razy minus 2 i razy y, czyli razy 3, no i jeszcze dodać 1. No to liczymy. Najpierw potęgowanie, czyli minus 2 do potęgi drugiej, to minus 2 razy minus 2, czyli 4. Mamy zatem 2 razy 4 razy 3. No, tutaj już możemy wykonać sobie mnożenie, czyli minus 3 razy minus 2 to będzie 6. 6 razy 3 to 18. Mamy wynik na plusie, czyli plus 18 dodać 1. Teraz tutaj mnożymy 2 razy 4, 8. 8 razy 3 to 24. No i jeszcze nam tutaj pozostało. Dodawanie, czyli 24 plus 18 to 42, 42 plus 1 to 43. Spójrzmy na podpunkt B. Tu w miejsce x podstawmy minus 1, w miejsce każdego y minus 2, czyli mamy tak: minus 4 razy x, czyli minus 1 do potęgi trzeciej. Dodać 2 razy y, czyli minus 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy x, czyli minus 1. Razy y, czyli minus 2. Jeszcze dodać x, czyli dodać minus 1. No i obliczamy. Czyli tak, najpierw potęgowanie, czyli minus czwórkę sobie przepiszmy. Minus 1 do potęgi trzeciej to będzie minus 1. Pamiętajcie, że jeżeli liczbę ujemną podniesiemy do wykładnika nieparzystego, to wynik na pewno będzie ujemny. Dodać 2 razy. Tutaj liczbę ujemną podnosimy do wykładnika parzystego, bo mamy dwójkę w wykładniku, czyli wówczas wynik będzie dodatni, czyli minus 2 do kwadratu to. Tak naprawdę minus 2 razy minus 2, czyli 4, to już może wykonajmy mnożenie, czyli minus 4 razy minus 1 to 4, 4 razy minus 2 to minus 8, no i plus razy minus da nam minus, czyli odjąć 1. Tutaj mnożymy, minus 4 razy minus 1 to 4, 2 razy 4 to 8. Odjąć 8 i odjąć 1, czyli 8 odjąć 8 to będzie 0, 4 odjąć 1 da nam 3.